Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. Dzisiaj kontynuujemy poznawanie Tupolewa Tu-154B2 i w zasadzie jesteśmy gotowi do kołowania. Także w poprzednich odcinkach skonfigurowaliśmy sobie cały ten samolot, skonfigurowaliśmy też nawigację NVU po naszych ortodromach i teraz zaczynamy od, w sumie już od wypychania. Jesteśmy gotowi do wypychania i będziemy w końcu lecieć. Także na dzień dobry. Włączymy sobie Red Griffina i dajmy request taxi. Moscow Ground, Tupolevsky Aeroport, Romeo Oscar Mike request taxi instructions. Tupolevsky Aeroport, Romeo Oscar Mike Moscow Ground, taxi to Hoa. Okay, mam pas 07 prawy, mamy squawka, tu ustawiamy squawka. 3, 2, 2, 2. Jeszcze dajmy sobie na ground transponder. Dobrze, 07. To będzie tutaj, wypychamy się w prawo, czyli wypchniemy się w tę stronę i pokołujemy tam na pas. Możemy tu już wykręcić. Ops. Albo wykręcimy, tam możemy też wykręcić. Dobra. Teraz tak, ważna rzecz do wypychania. Musimy się upewnić, że tutaj hydraulika koła pierwszego jest wyłączona, czyli w pozycji dolnej ten przełącznik. I że skrętność kół mamy na 63 stopnie. Tak ma być. Podepnijmy sobie pojazd wypychający. Gdzie on był? Tutaj pushback. Pojazd jest. Dajmy sobie routa, czyli trasa naszego wypychania. I dajemy start. OK, i wypychamy. OK, jeszcze oczywiście hamulec trzeba było zwolnić. I taksi, światła taksi możemy włączyć. Tutaj wygląda wszystko ok na razie. Dobra, jesteśmy. Dajmy hamulec postojowy, shift B, dobra. Rozłączmy pojazd wypychający. I teraz musimy włączyć hydraulikę koła pierwszego. Żeby teraz nam działało koło pierwsze, ale jeszcze zostawiamy skrętność na 63 stopnie, no bo potrzebujemy tego dużego skrętu kół przy kołowaniu. I teraz możemy kołować. Sprawdzę sobie orczyk. OK. Dobra, hamulce reagują. Też zostały. OK, hamulec zwolniony, postojowy. Dodajmy sobie ciągu i możemy kołować. Tu może od razu wykręcimy w tę stronę. Podniosę się, bo tu będzie o lepiej mi widać, jak kołuję. I kołujemy na sam koniec pasa. Tu mamy właśnie w rogu ciągle czerwoną lampeczkę, która nas ostrzega, że nie jesteśmy gotowi do startu. I tutaj jest to podyktowane wieloma czynnikami. No przede wszystkim to, że właśnie nie mamy jeszcze skrętności kół na 10 w tej chwili, nie mamy jeszcze klap wysuniętych i to w sumie teraz dlatego mi miga ta czerwona lampeczka, ale też będzie migała, jeżeli nie ustawimy tutaj, nie włączymy boosterów hydrauliki. Spoilery będą wysunięte, to też będzie migała ta czerwona lampeczka i tak, klapy są schowane, to było. Więc takie są jakby warunki, tak można powiedzieć, gotowości do startu, tak? Musimy mieć to wszystko włączone, żeby ta lampeczka zgasła i wtedy tak samolot nas informuje, że jest gotowy do startu, że jest prawidłowo skonfigurowany.
Dobrze, tu nie ma progu pasa oznaczenia, więc zatrzymamy się gdzieś w tym miejscu. I Shift B. Tak, hamulec jest. Przyszliśmy się na tower, z tym, że z tego, co już zauważyłem, to Red Griffin nie zmienia częstotliwości. Tak, więc tak, rzeczywiście nie zmienia, więc dajemy 131,50. W tą stronę 131 i 500. Tak, jesteśmy, ale jeszcze tak. Tu włączymy sobie ogrzewanie. Albo zrobię to na pasie. Ogrzewanie różki pilota. Przestawmy transponder na altitude. Włączmy. Ojej, gdzie tam mysz? Włączmy teraz światło lądowania. Tutaj te przełączniki górne to jest wysuwanie świateł. Tak, dostaliśmy komunikat głosowy, że światła są wypuszczone. Teraz możemy w pozycję górną zapalić światła lądowania. OK. I wysuwamy klapy. Na 28. To nam też mówi, że wysuwa się stabilizator. I sprawdźmy, na ile stopni się wysunie. Wysuwa się na trójkę. I klapy są na 28. No i sprawdźmy tę konfigurację, czy jest prawidłowa stabilizatora z tej tabelki. Tak, jesteśmy w strefie zielonej. I tak, klapy 28, więc stabilizator powinien być na trójce. Jest na trójce, więc wszystko się zgadza. OK, dajmy ready for departure. Moscow Tower, to Pilevsky Airport, Romeo Oscar Mike ready for departure, runway 07 right. To Pilevsky Airport, Romeo Oscar Mike, Moscow Tower, line up and wait, get ready. Dobrze. For departure, runway 07 right. Hamulce zwolnione, ciągu dodamy. Moscow Tower, to Pilevsky Airport, Romeo Oscar Mike, line up and wait, ready for departure, runway 07 right. I wykręcamy. Pilevsky Airport, Romeo Oscar Mike, Moscow Tower, runway 07 right, wind 60 degrees, 11 knots, QNH 1011 hectopascal or 29.88 inches of mercury, cleared for takeoff. Dobrze, przyhamujmy jeszcze, hamulec postojowy i tak, ciśnienie mamy ustawione. Mamy w sumie już clear for takeoff. I teraz dopiero możemy skrętność kół ustawić na 10 stopni. I załoga zgłosiła gotowość do lotu. Tu jeszcze włączmy tak gotowość do nawigacji NVU po naszych ortodromach. Musimy ten przełącznik włączyć. Po starcie włączymy też stabilizator, czyli autopilota, i włączymy sobie tą nawigację też po NVU. Tu jeszcze kolejna ważna rzecz. Musimy przełączyć ten przełącznik, pozycję górną. To jest licznik naszej drogi. On się też uruchomi przy prędkości 180 km na godzinę. Zacznie nam NVU odliczać naszą trasę, czyli ten licznik tutaj przy samolot zacznie tak schodzić w dół. Do zera, tak? Do zera, czyli do zero będzie oznaczało, że osiągnęliśmy nasz punkt na trasie. Ale też musimy sobie ustawić, kiedy samolot ma wykonać zakręt na następny punkt, tak? Na naszej trasie. I tu mamy nastaw w kilometrach. Ja dam sobie 5 km na przykład. Dajmy sobie obciążenie mapa. Cóż oznacza te 5 km? Tu jak mamy punkt, do którego lecimy, jak będziemy w tym wypadku, jak dałem piątkę, jak będziemy 5 km przed tym punktem, no nie wiem, gdzieś tutaj na przykład, to już samolot wykona zakręt na drugi punkt. Tak, czyli tutaj decydujemy, kiedy samolot ma wejść w następny punkt. I oczywiście im ciaśniejszy będzie zakręt, jak mamy do wykonania wręcz nawrót w drugą stronę, no to musimy dać nawet 20 czy 25 km, tak żeby samolot zdążył nawrócić, wykonać ten zakręt, bo jak nie, to samolot poleci prosto i dopiero
tak? Musiałby tutaj później nadrabiać. A jeżeli zostawimy ten przełącznik o, tutaj w tą pozycję, off, to samolot nigdy nie wykręci. Po prostu będzie leciał sobie prosto i tyle. I nie wykręci na nasz kolejny punkt, więc musimy na to uważać. Jest też tutaj ta pozycja ostatnia, na lewo, dolna. To oznacza, że ręcznie decydujemy, kiedy samolot ma wejść tutaj w zakręt. Można dać pauzę, bo trochę jest do wyjaśnienia. Tak, więc tutaj moglibyśmy to zostawić teraz w pozycji takiej off, ale jakbyśmy już tutaj się zbliżali do tego punktu, to musielibyśmy ręcznie zadecydować, kiedy wejść w zakręt, czyli to pokrętło musimy przestawić w pozycję tą ostatnią, a następnie wrócić z powrotem na off, tak? No oczywiście lepiej używać automatu, czyli przestawić to na przykład na jedną z wartości w kilometrach, tak żeby tak automat już sam wchodził w zakręt i nie musimy wtedy o tym pamiętać. Ale to ręczne sterowanie też się przydaje, jeżeli mamy dużo punktów i po prostu chcemy sobie ręcznie wtedy to przestawiać. Także to tutaj chyba na razie, tutaj jesteśmy skonfigurowani, tak, licznik włączony, co też jest ważne. Tu mamy 5 km, punkty trasy są ustawione. Okej, okay. Tutaj jest włączony system, tak, też warto się upewnić, że jest lampeczka zielona tego systemu, tak, że jest włączony, bo tak się nie świeci. Jeżeli włączymy obaj, już coś mówiłem, to nic się nie świeci, nic nie jest włączone i to jest błąd, błędna konfiguracja, ma być taka konfiguracja, dobra. I możemy startować. Klapy są. Tu jeszcze na panelu górnym włączymy sobie ogrzewanie rurki pitota. Tuż przed startem to robimy najlepiej. OK. Także startujemy. Jesteśmy na hamulcach, więc dam sobie ciąg nominalny. Później damy ciąg 100%. I też tutaj załoga będzie nam mówiła, co jest fajne, będzie nam odliczała tak prędkość w kilometrach. I też dostaniemy komunikaty rubież, co będzie oznaczało V1, padiom, czyli co to będzie oznaczało V-rotate, czyli wtedy podnosimy samolot, i bezopasnaja to oznacza V2, czyli bezpieczna. Jeżeli jeszcze sobie włączymy, znaczy klikniemy sobie tą strefę, to zobaczymy, nasz V-Rotate to jest 243 km, tak? Czyli mniej więcej gdzieś tutaj będziemy już mogli podnosić. Dobrze, dam sobie Shift N jako ciąg nominalny. Dobrze, mamy Shift B i pełny ciąg. V1, rotate i V2 mamy. Odlatujemy. G, podwozie w górę. Podwozie zakryte, dajmy na środek, włączmy nawigację i po NVU. Ok, ostro idziemy w górę, więc trochę go tutaj zbastujemy, bo prędkość stracimy. I teraz tak, nasze prędkości tutaj, to jest marker na szczęście. Tak jak osiągniemy 340, musimy schować światła, 360 schodzimy z klapami. Tak nam się marker odezwał, możliwe, że inner marker. I zaraz zmieniamy punkt trasy, tu już mamy 7 km, przy piątce nasza trasa tak samo wykręci na nowy punkt. Ok, schowamy światła, bo już mamy prędkość 300,
20. Światło mogą być zapalone, wtedy nam się logo świeci tutaj, jeżeli pozycja górna będzie, albo dolna. Więc... ale możemy wyłączyć je z widną, wyłączmy to logo też. Dobrze, schowajmy klapy, dajmy na 15 też. Mamy już prędkość 350 prawie. I samolot wykręca, tak? Wykręca nam na kolejny punkt. Tu widzimy wskazania. Automatycznie nam pokazuje nasz kurs. I będziemy musieli sobie wklepać kolejny punkt na naszej trasie. Za chwilę. Ale patrzmy prędkość, mamy 400. Przy 420 musimy chować klapy 15, tak? Już na 0. Więc w sumie możemy to już zrobić. Stabilizator też już wraca na 0. Klapy prawie schowane. No i teraz musimy też troszkę przykontrolować prędkość, tak, żeby też speeda nie zrobić i też prędkość pionową. I wzbijamy się tak na 10 tysięcy. Tutaj już zmieńmy ciśnienie na standardowe, bo przekroczyliśmy kilometr, a już chyba przy kilometrze w Moskwie się zmienia ciśnienie na standardowe. To jest 760 mm słupa rtęci. 760, tak, 2992, zgadza się. Tupolev Sierra Papa Romeo Oscar Mike Moscow Tower, descend and maintain 7500. No dobra, nie będę tego tutaj słuchał, Red Griffina. Zobaczmy prędkość, 550 km, dajmy mu teraz, trzymaj mi tą prędkość, żeby overspeeda nie zrobił. I zejdźmy z przepustnicą na prędkość nominalną może, a nie na 100%, żeby nie męczyć silnika, bo i tak mocno wzbija. I ustawmy sobie następny punkt trasy, bo zanim dolecimy do tego punktu, musimy mieć ustawiony następny punkt trasy, bo jak nie, to no, zepsujemy sobie nawigację, że tak powiem. Więc tak, następny nasz punkt na trasie to będzie, lecimy teraz do GW, tak, lecimy do GW, więc to będzie ten punkt z GW do AP. I tak, ustawiamy kąt ZPU 163, teraz tutaj na standby'u 163, czyli w prawo 160 jest 3 i dokładnie 36 i 36, 163, 36 jest i teraz odległość 344 i 3 na minusie. Odległość ustawiamy dla punktu, czyli SP. Tak, to pokrętło w SP idzie i nasz punkt jest tutaj, bo teraz tu jest samolot. Nasz punkt jest tutaj i wartość S na minusie, więc w lewą stronę idziemy, ale szybko. I jest duża cyferka do ustawienia, no i to właśnie to jest właśnie to, że musimy mieć dużo czasu tutaj, żeby się tym bawić, bo jak damy sobie blisko siebie punkty, no to zobaczcie, ile czasu potrzeba, żeby teraz przekręcić, tak, sobie ustawić punkt na trasie, tak? Musimy tutaj dosyć długo czekać, aż przekręcimy się na dużą wartość. Jeszcze trochę. A tam trzeba jeszcze wysokości pilnować. O, o, o. 344. Ok, jest, ale jeszcze 3. Dajmy sobie śrubkę. I ustawmy sobie jeszcze dokładnie 3. 2, 3.
Dobrze, jeszcze zeta trzeba zresetować, ale sprawdzę wysokość 6000, wzbijanie, prędkość, wygląda na razie git. Dobra, trójka widok i zeta resetujemy, czyli ZP, P jak punkt tutaj rosyjski i Z na minus, czyli musimy, jest na plusie, czyli musimy w lewo iść szybciej. O, myślałem, że idealnie strzelę. O, teraz jest. Dobra. Dobrze. Także trasa ustawiona, ale upewnijmy się jeszcze raz. Tutaj też dostroimy sobie jeszcze, ale to później. Dobrze, to później. Tak, upewnijmy się jeszcze raz. ZPU 16336 na standby'u jest. Na standby'u, czyli tam, gdzie się lampka nie świeci. Tam ustawiamy punkt kolejny. I dystans S minus, tak, S na minusie. 3, 4, 4 i tam troszkę, czyli jest przekręcona czwórka. Ok. Tutaj... Jeszcze mamy chyba ustawioną korekcję do pierwszego punktu, jak mnie mamy, jeżeli chodzi o bikona korygującego. Tak, na 75 jesteśmy ustawieni. No teraz moglibyśmy korekcję ustawiać, ale do tego bikona, ale może nie będziemy się korygować, chociaż nie lecę jakoś idealnie. Ale zobaczmy sobie korekcję na tej prostej sobie zobaczymy korekcję, ale ten punkt korekcyjny wprowadzimy, jak będziemy lecieli na punkt AP. Tak, bo ten punkt AP będziemy wprowadzali tam, gdzie jest napisany samolot. Bo tak, marker, beacon jest przy samolocie. Więc teraz ewentualnie, jak chcemy punkt korekcyjny wprowadzać, to na ten punkt GW. Czyli na ten. Dobrze, tu się już zbliżamy do kolejnego punktu. Jak tam nasza wysokość? 8000. Może tę mapę dam tutaj. No niestety to jak się nie używa nawigatora wirtualnego, to dużą część czasu zajmuje ustawienie nawigacji w tym samolocie. Także nic dziwnego, że był do tego potrzebny osobny człowiek, który się tym zajmował. Jak to panel inżyniera, presuryzacja, wysokość kabiny prawie kilometr, tak, tutaj wysokość kabiny rośnie. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Praca silników, chyba ok, tu nie mamy nigdy, zawsze jest zero, ciśnienie paliwa. Wycieku paliwa chyba nie ma, ewentualnie troszkę krzywo ustawiłem. W sumie nie powinno być, tak jak mówiłem, bo to awarii tu żadnych nie mamy. I mamy prawie 10 tysięcy. Na 10 tysiącach włączę utrzymywanie wysokości tym przyciskiem H. Jesteśmy też blisko punktu, więc zaraz będziemy wykręcać. Zobaczmy, że tak, tu mamy przy samolot jeszcze 58 km do tego punktu. No tak, bo to jest dosyć duży odległość, bo mam oddalenie duże. No, także jeszcze jest trochę kilometrów, 56. Więc najpierw wyrównamy lot. Prędkość Macha też nam się zbliża do niebezpiecznej wartości overspeedowej. Dobrze, dam mu teraz trochę, niech... No dobra, dajemy już trzymanie wysokości zaraz. A może za dużo mu dałem. Chciałem go troszkę wypłaszczyć mu lot, ale... Dobra. Jest dyszka, dajemy H. I uważamy na prędkość, więc muszę zdjąć trochę ciągu. O właśnie, overspeed mi się właśnie włączył. Dam nawet Ctrl N, czyli 0,7 teraz ciągu nominalnego. No,
dalej. Coś nie zbija tej prędkości, teraz bił, dobra. Dobra, dam na razie Ctrl N, ciąg nominalny, 0,7 ciągu nominalnego. Zobaczmy też sobie DMI, przestawmy na RSBN-y, czyli na te punkty korygujące. Będziemy też widzieć, bo i nie, bo mi to zasłania, o teraz widzę, dystans do RSBN-a. No i dobrze, zaraz wykonamy zakręt, więc w sumie na to czekam, żeby też wprowadzić kolejny punkt na trasie. Za każdym razem jak tak zyskamy punkt, jeszcze 20 km w sumie, tak, bo przy piątce zakręcamy. No dobra, już mniej, żeby troszkę przyspieszyć czas. Tak, no na dole też widzimy, że działa nasz system doplerowski, który tutaj nam pokazuje tak drift ze względu na wiatr. Tu mamy też prędkość wiatru, to jest co? W kilometrach chyba na godzinę, tak, w kilometrach na godzinę, prędkość wiatru. A tu mamy wiatr, nie skąd wiatr wieje, co ciekawe, ale wiatr dokąd wieje. Więc jakby na odwrót niż przeważnie się to pokazuje w meterach pogodowych i tam w innych pogodynkach. Tak, zaraz zakręcamy. Mamy tutaj komunikat. Tak, i wykręciliśmy. Znowu się nam tutaj, tak, teraz samolot jest tutaj. Tu mamy aktywny punkt. Samolot, tak, wykręca w prawo. Wygląda to dobrze. Teraz wprowadzimy sobie korektę w końcu i zobaczymy, jak działa też korekta, tak, wedle RSBN-ów, tudzież worów, jeżeli nie mamy RSBN-ów. Także teraz jak lecę na punkt od GW do AP, to ustawię sobie też ten punkt korekcyjny. To jest akurat u mnie WOR, a nie RSBN, ale to nie ma znaczenia, bo akurat tutaj FlyGear umożliwia też na WORy się dostrajanie z punktem korekcyjnym. Najpierw ustawmy sobie ten kąt mapy. To jest 177. 170, tu ustawmy 170 i 7,46, więc kręcimy 7,46, może dam 48, bo nie można tak dokładnie ustawić. Teraz ustawiamy SM, M jak marker, tak? Marker jest tutaj, tak, zawsze przy samolocie jest marker i ustawiamy wartość S na minus pół kilometra. Tu mamy dużą wartość, teraz musimy ją zbić prawie że do zera, więc idziemy w prawo. No i to jest to. Trzeba troszkę tutaj tymi bębenkami z liczbami no się nakręcić. Oczywiście możemy używać automatu, tak? Mógłbym teraz zrobić po prostu load selected. Znaczy nie, teraz nie. Load selected by mi poszedł tutaj. Okej, wcześniej musiałbym to zrobić. Bo teraz możemy sobie wczytać następny punkt za pomocą tego przycisku load selected i on nam pójdzie w standby, ale od razu też ustawi korektę na beacon i wszystko, więc tak, możemy też zrobić tak to w miarę automatycznie. Przynajmniej te przypisywanie tych cyferek dystansów. Jest, 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 0 jest, ale my chcemy na minusie 0,5. To będzie coś takiego, zgaduję. Zobaczmy na śrubce. Ła, uszczeliłem idealnie. I Z-ka, więc dajemy ZM jak marker. I Z-ka jest na plusie, więc idziemy w prawo. Też niedużo, bo tam raptem 0,6. Dajmy śrubkę. Ustrzelony idealnie, szóstka, dobra. Więc mamy naszą korektę wprowadzoną, znaczy nasz beacon korekcyjny, ale jeszcze musimy ustawić częstotliwość tu akurat tego wora. Idziemy na overhead panel. Tak, tu mamy urządzenie do dostrajania RSBN-a, ale w tej chwili dostrajamy się na wora.
wyjątkowo, tak? Normalnie samolot rzeczywisty nie miał takiej możliwości, ale we FlightGear nam to oferują, bo możemy też latać na przykład w krajach zachodnich, gdzie są tylko WORy, nie ma RSBN-ów. Więc ten przełącznik musimy dać pozycję górną, co już mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, ten przełącznik tak powoduje, że RSBN pozwoli nam dostrajać się do WORów. I teraz tym pokrętłem lewym ustawiamy, no, kręcisz się? Tak, kręcisz się. Ustawiamy megaherce 114. I tu na dole mamy podpowiedź w rogu ekranu, ile sobie ustawiliśmy. No, 114, co jest? Coś to się psuje. Jest 114, przeskakiwało mi. I 114 900, więc drugim pokrętłem ustawiamy kiloherce na 900. Na 900, jeszcze. No, co się tu nakręcić? I jeszcze. I mamy 900, mamy 900, 114 900, dobra. Czy to łapie nam dystans? Łapie nam 280 km, trochę dużo, więc ta korekta, no myślę, że ją zrobi, ale jeszcze mamy spory dystans, więc może jeszcze zróbmy jeszcze sobie coś takiego. Pokażę wam też, jak używać może teraz wartości Z w tej nawigacji. Tak, mamy samolot i wartość Z na 0. To oznacza, że chcemy lecieć, tak, 0 oznacza, że chcemy lecieć dokładnie po naszej linii tutaj, naszej trasy, tak, tej linii magenta, w kolorze magenta. A jeżeli sobie wprowadzimy tutaj wartość Z, czy na plusie, czy na minusie, no to znaczy, że chcemy lecieć obok tej linii, tak, równolegle po prostu do tej linii, ale z boku. I teraz, tak, jak daleko od tej linii chcemy lecieć, możemy sobie ustawić tą wartością Z. No ja sobie wprowadzę, że chcę lecieć tutaj z lewej strony, tak, z naszego samolotu i powiedzmy na 10 km po lewo, więc na lewo to będzie Z na plusie, z tego co kojarzę, więc stawmy sobie tutaj pokrętło na Z i wprowadźmy 10 km na plusie. Okej, idzie. Osiem, dziewięć, dziesięć. Jest 10 km i samolot nam wykręca właśnie w lewo. Tak, żeby właśnie uzyskać te 10 km na Z, co mu pokazaliśmy. Dobrze, przyspieszmy może czas, niech to wykona. Jest, wyrównał, jest na 0Z. No, no jeszcze tutaj teraz musi korektę zrobić, bo trochę chyba za dużo poleciał. Tak, jest Z na 0, czyli doleciał tam. No i teraz samolot będzie chciał lecieć po prostu równolegle, tak, z boku po naszej trasie. To jest dystans 10 km teraz, nie? Więc on sobie leci, tak, tutaj równolegle do naszej trasy, ale nie po naszej trasie. To jeszcze może tak nie widać, bo on jeszcze chyba się lekko się jeszcze prostuje. Tak, o, teraz widać idealnie, leci tak z boku, a nie po naszej trasie. No i jak mamy taką sytuację, możemy właśnie zrobić tak zwaną korektę kursu, tak, w naszej nawigacji NVU, po to, żeby nasz samolot wrócił na trasę. To nie jest duży odchył, no ale tak, możemy sobie zobaczyć, jak to działa. Korektę robimy tym ostatnim przełącznikiem. Tak, oczywiście wcześniej tak ustawiliśmy sobie beacona, dystansę, kurs drogi i częstotliwość na naszego beacona, w tym wypadku jest to WOR. Gdyby to był tak RSBN, to ustawiamy kanał, nie częstotliwość, ale kanał RSBN, czyli 10. Kanał ustawiamy też tutaj oczywiście, tylko wtedy dajemy, no, 10 i 0 by było. To było 10. No i zróbmy sobie teraz tą korektę. Jesteśmy gotowi do korekty, więc włączamy ten przycisk. I korekty jeszcze nie robi. Korekty nie robi, bo może jesteśmy za daleko.
Mamy 190 km. No ciekawe, ale nie chcę tam korekty zrobić. Albo coś mamy jednak źle ustawione. 114,90 MHz. To 14,90, zresetujmy go. I może teraz zrobi. Tak, teraz zrobi. Dobra, trzeba było dziada zresetować. Nie wiem czemu, ale czasami te przełączniki zauważyłem w tym samolocie, czasami warto kliknąć dwa razy. Dobra. Tak, czyli teraz ustawił na minusie, no 8, nie 10, a 8. Z jakiegoś tam powodu uznał, że tak, musi to być 8 i... A może dlatego, że jednak leciliśmy troszkę też z boku trasy, z tym, że po prawej stronie. I koryguje. Przyspieszmy to, zobaczmy jak tutaj nam skoryguje. Tak, jak dojdzie do zera, to będzie korekta wprowadzona. Tak, zer, czyli odchylenie boczne, skorygował. Powinien wejść na 0 i utrzymywać 0. Tu jeszcze musi poprawić, bo troszkę przestrzelił, jak zawsze. I koryguje do zera. Tak, jest na 0. No, w sumie możemy wyłączyć teraz korektę, tak? Możemy ją tylko włączyć, dać tylko taki jeden impuls, skoryguj, on skoryguje i patrzymy, czy leci prawidłowo. Czasami też wymagana jest ciągła korekta, to znaczy włączamy to cały czas i niech on cały czas pilnuje się, tak, i będzie, nawet już nie będziemy widzieć, czy tu zmienia cyferki, bo w zasadzie on będzie to robił tak delikatnie, że nie będzie to zauważalne, ale ta korekta będzie wprowadzana. A jak wyłączymy tą korektę, to ten samolot znowu gdzieś tam może nam zdryfować, powiedzmy, i wtedy musimy znowu mu kliknąć korektę. Ale teraz, o, widać, leci niemalże chyba idealnie. No jest troszeczkę z boku, ale to już jest tak niewielka różnica. Okej, tak wygląda tutaj nasza korekta. Oczywiście jeszcze korekty możemy, pewnie prawdopodobnie będę musiał używać przy podejściu do lądowania, bo też zauważyłem, chyba im dalej lecimy, tym ta korekta jest bardziej potrzebna. Dobra. Kolejna rzecz to nasz top of descent, sobie zobaczmy. Mamy teraz troszkę chwilkę jeszcze dystansu 130 km do punktu, tutaj AP. Więc wykorzystajmy to sobie na zobaczenie na przykład top of descent. Tu sobie ustalamy dystans od końca trasy. Tu akurat mamy 275 km domyślnie, ja tak sobie zostawię. To się przeważnie sprawdza, ten dystans na wysokości 10 000 km. Tak jak teraz lecę na 10 km, co ja mówię, 10 000, na 10 km. I mamy punkt, ortodromę czwartą. Tutaj będziemy robili top of descent, czyli na lot, na ten punkt kolejny Mimra. Jak będziemy mieli 80 km do punktu Mimra, to będzie nasz top of descent, może gdzieś tutaj w tym miejscu. Ale to będziemy kontrolowali sobie, o, tutaj przy samolot, jaki mamy dystans S. Jak będzie Sk na 80 wskazywana, to robimy zniżanie. A tymczasem może sobie włączę ILS-a na lotnisko docelowe, znaczy włączę, ustawię częstotliwość. Będziemy lądowali na 22, to jest częstotliwość 110 i 30. Overhead panel. I tutaj mamy naszą nawigację pierwszą, tudzież po rosyjsku kurs MP i zapomniałem, tam było. Zapomniałem, tam było. 110-30. Tu mamy strefy klikalne. O, takie. 110. Tu nie widzę za bardzo myszkę, ja mam za dużą. Kursor za duży. 30, dobra. 110-30. I kurs tego pasa, tam 22, ale dokładnie, zobaczmy dokładnie. Dokładnie magnetyczny 217.
1, a tu 7. Tu też są specjalne strefy klikalne, co nie jest fajne. Mogłoby być jakieś pokrętło. Dobrze, ILS dostrojony. I te 2.1.7 moglibyśmy też ustawić na naszym HSI. 2.1.7. Niech już sobie będzie. No teraz oczywiście autopilot przejął mi tą białą igłę, więc to się nie zmieniło, ale na staw powinniśmy już mieć. Jak ta nasza prędkość? Trochę duża, ale overspeeda nie ma. No lecimy dosyć szybko. Może jednak troszkę zejdę z przepustnicą. Bo jest tak, powiedziałbym, na granicy. jak tam pan inżynier? Pan inżynier, coś tutaj ma ciekawego. Wysokość kabiny mamy kilometr i 300 metrów. Różnica ciśnień tam jakieś chyba 0,6 kg na centymetr kwadratowy. Kabina 20 stopni ma, pasażerów też. Salon u pasażerów też i tak, ciepło jest. Dobra, powietrze jest, ok. Benzynka. Tak, spalanie tutaj nam idzie. Dobrze, spalamy. Ile w tej chwili spalamy? Taki jeden silnik bierze. To jest 10. Nie, to jest 1000. Tak, 1100, 200, 300. 1300 kg na godzinę spalamy. Dobrze, prawie jesteśmy przy punkcie. Jak miniemy ten punkt, wyrównamy też sobie kompasy, co będzie dosyć istotne. Tak, wprowadzimy naszego forka. Tak, to jest nasz fork. 5,7 stopnia. Musimy przesunąć kompas, tak, zwiększyć tak, kurs o 5,7 stopnia. Ale najprościej byłoby kliknąć ten przycisk Apply Fork, ale ja to zrobię sobie też ręcznie. Tak, na hardcore latamy, dużo rzeczy robimy ręcznie. Ale też, żeby właśnie zobaczyć, jak tu się operowało bez przycisków na komputerze. Dobra, jeszcze trochę mamy dystansu. Tak, jeszcze 50 km. Tu mamy też ciekawe karty, warto je sobie przejrzeć. Może właśnie zamiast zmieniać ten widok, dajemy V. Tak, tylko ja bym ten widok jednak oddalił, on jest trochę za bardzo przybliżony. O, tak mogłoby być. Tak, tu mamy prędkości do klap, prędkości do wysuwania świateł. Tak, maksymalne, ale możemy tym scrollować. Mamy kolejne ekrany, ja chyba akurat do tyłu idę. Tak, tu idziemy do przodu. Mamy jakieś karty referencyjne, prędkości referencyjne dla klap. Tu mamy checklisty, one są po rosyjsku. To są takie podstawowe checklisty podczas przelotu, żeby sprawdzić na szybko, czy wszystko jest ok. Tutaj nie wszystkich tabelek rozumiem. Tu mamy, że na przykład 1 metr na sekundę to jest 3,6 km na godzinę, czyli taki przelicznik, tak, metrów na sekundę na kilometr na godzinę. Kolejne checklisty jakieś. Też jakieś tabelki, których nie rozumiem do końca. Też jakieś prędkości referencyjne. Tu mamy przelicznik węzłów na kilometr na godzinę na przykład. Tak, czyli na przykład 160 węzłów to jest 296 km na godzinę. A tu mamy odwrotność kursu, czyli tak, kurs 0, odwrotnością kursu 0 jest kurs 180, tak, o, tak można to przeczytać, no i tak dalej. I mamy nasz taki nowocześniejszy navigation display, co ciekawe. Możemy tutaj się też tym ratować, jeżeli chcemy. I no jak mnie mam, jest to dodatek do Flight Gear, to nie jest chyba tak w rzeczywistości ten samolot, no na pewno w latach 60. 70. nie był w to wyposażony. Ale może nawet z tą nowoczesną awioniką też nie był. Terrain, tak, lotniska, teren, radar pogodowy, traffic. Tutaj czy widzimy koło, czy łuk tylko i range, tutaj rolką range sobie zmieniamy. Ok. No, to już jesteśmy prawie
przy naszym punkcie. Tylko chyba trasa mi się tu nie naniosła. No okej, okay. Nie będziemy tego używać. Cofnijmy się na kartę pierwszą. Aha, to wystarczyło chyba tam przewinąć. O, nie? Coś tu się gubi. Wolę kartę pierwszą, bo tu jest właśnie... Ojej, on się coś tu naprawdę gubi. Jest karta pierwsza, dobra. Okej, okay, prawie jesteśmy. Dystans 14 km. Zaraz wykręcamy na kolejny punkt i trzeba będzie wprowadzać kolejny punkt. Tutaj przerwa i dogrywka w trakcie montażu, tak? Dogrywam się tutaj jeszcze, żeby zwrócić waszą uwagę na to. Może ktoś spostrzegawczy zauważył. W ogóle zapomniałem nastawić sobie następny punkt naszej trasy. No po prostu zagadałem się tutaj o tej korekcie kursu i w ogóle nie nastawiłem na standby następny nasz punkt, a to był punkt Mimra. No przez to będę miał trochę problemów, ale to zobaczycie dalej. Ja to już chyba zrobię na zwolnionym tempie, żeby jeszcze zdążyć wyrównać kompas. Trochę się obawiam tego wszystkiego, bo jest mało czasu. No, czy mało czasu, tak mi się wydaje. Może jest dużo czasu, tylko no, ten odcinek nie jest też tak najdłuższy, a tam jeszcze będziemy musieli zdążyć wyrównać kompasy przed top of descent. Dobrze, mamy 6 km, 5 i... Jest zmienione, więc tak, samolot wykręca nam na nasz nowy punkt. Ok, a my wprowadzamy kolejne. Kolejny, czyli do punktu Mimra. Czyli no, właśnie ten, który mam zaznaczony. Kąt tutaj 150, na standby'u idzie 150. Nie, musimy zwiększyć. Coś mi się tu nie podoba. To teraz lecimy do Mimra. Źle to ustawiam. Teraz ten powinien ustawiać. Tylko ja tu mam nieprawidłowo. Jak widać, nieprawidłowo lecę. Nieprawidłowy kąt mam obrany. Tu powinienem mieć... Teraz lecę do Mimra. Powinienem mieć 150. Ojej. Dystans 3-3-1. Czy ja nie wprowadziłem punktu poprawnie? No to mamy problem. Mamy dystans 3-3-1. Za dużo. No tam już troszkę ulecieliśmy. Dam może 320, może mu dam. Teraz wprowadzamy ten punkt do standby'a, kolejny, czyli coś tu pogubiłem, muszę to zobaczyć, jak będę to odtwarzał sobie. Teraz ustawiamy punkt kolejny, 2212. Tu mamy ZPU 174, czyli tutaj zwiększamy. O, jest, 174.12. Jest 12, 174, 12 i SK,
SK na punkt, SP na 172. Gdzie jest nasz punkt tutaj? SK na minus 172. Więc dajmy śrubkę i stawmy dokładnie 172 i tutaj 2. Dobra. I oczywiście Z zerujemy jeszcze, bo mamy wartość. I Z zerujemy dla punktu. Wprowadźmy sobie też korektę tego, czyli S marker. A nie, to korekta na MIMRA sobie wprowadzamy. Lecimy na MIMRA. 36,7 na plusie. Czy to jest korekta? Czy musimy się przewinąć przez to? Z marker to jest 87 na plusie. I jest. I kąt 164. Ależ tego jest tutaj dostawianie. 160 było. Tylko dajemy 4,50, no niech będzie 54, dobra, niech będzie. I teraz nasz kanał 9. Idziemy na czwórkę. Tu się przestawiamy teraz na RSBN-a, kanał 9, czyli tu na, tutaj na 0, a tutaj na, no kręcie, tutaj na 9. Ale może korekcji nie trzeba będzie robić. Dobrze, kolejna rzecz to wyrównanie przed top of descent. Teraz tu zanim dojdzie do 80 km. Przy samolot, tak, bo już lecimy do punktu MIMRA, a do punktu MIMRA, tak, na punkcie tym robimy, na tym odcinku robimy top of descent. Przy 80 km, ale zanim to zrobimy, wyrównamy sobie tak żyroskopy do forka. Także pierwsza rzecz, jaką robimy, to ustawiamy szerokość geograficzną lotniska docelowego tutaj. Sprawdźmy, jaka to jest. Dobrze, użyjmy tutaj lotnisko docelowe. 47 możemy ustawić, bo jest przecinek 2, więc damy 47. Dobra, jest ustawione. I teraz tak, upewniamy się, że tutaj mamy na GPK, na środku, tak jest, tak powinno być podczas lotu. Tutaj ustawmy sobie najpierw ten zapasowy żyroskop, czyli ustawiamy w pozycję dolną ten przełącznik. Pójdźmy sobie teraz tutaj na widok tego wskaźnika. OK. I zobaczmy, tak, wskazywaną tutaj, wskazywany kurs przez żyroskop GA3, ten numer drugi. Musimy jego kurs przesunąć do przodu o 5,7 stopnia. Więc można powiedzieć, że to będzie mniej więcej gdzieś tutaj. No i zróbmy to sobie. Idźmy do overhead panel. Żeby to zrobić, zrobimy to, że tak powiem, po chamsku, tylko tym przełącznikiem, który nam po prostu przestawi żyroskop. I tyle. Musimy zwiększyć, więc idziemy w prawo, tak? Bo w lewo zmniejszamy kurs, w prawo zwiększamy kurs. My mamy na plusie forka, więc zwiększamy. Więc przytrzymuję, idę na widok ten pierwszy i widzimy, że nam się tutaj trójkącik przesuwa.
dosyć powoli chyba, bo czas jest jeszcze zmniejszony. I przesuwamy, przesuwamy, mniej więcej. Prawie jesteśmy. Dobrze, puszczamy. Tu mamy też wartości liczbowe, oczywiście moglibyśmy je tutaj sprawdzać i też operować na wartościach liczbowych, jeżeli chcemy bardzo, bardzo dokładnie się ustawić. Teraz to samo robimy z żyroskopem pierwszym, ale pierwszy żyroskop nam też tutaj nawiguje, więc odłączmy sobie nawigację po NVU na razie. Samolot będzie teraz trzymał kurs, powinien lecieć prosto. I teraz ustawmy żyroskop pierwszy, ten główny. I w zasadzie ustawiamy go tak, żeby ten tak wskaźnik samolotu ma wskazywać to samo co ten trójkąt. Więc ja teraz trzymam ciągle lewy przycisk myszy. Dobrze, że tutaj możemy sobie zmienić, tak, zmienić też kamerę i trzymać myszy, więc tutaj działa to wszystko i mniej więcej coś takiego może. A może jeszcze ciutkę. Może jeszcze ciutkę, o tyle. Dobra. Także nasze główne żyroskopy zostały już przestawione. Ale to nie wszystko, idziemy teraz tutaj na NVU i musimy zaaplikować forka też do naszych kątów ZPU. Tak, żeby były zwiększone też o te 5 stopni. Ale że ja ręcznie koryguję sobie kompasy, więc tak, żyroskopy znaczy, to zaznaczam sobie tą opcję Only Update Road. Jeżeli nie chcemy robić tego ręcznie, to co ja przed chwilą robiłem, tak, to klikamy po prostu ten przycisk i tyle. Ale ja teraz sobie kliknę ten przycisk, żeby tylko sobie zmienić tutaj kąty na trasie. I teraz musimy skorygować tutaj nasze kąty i nasze kursy i lecimy na MIMRA. Teraz MIMRA mamy 156,12, tak, a było 150. Więc ustawiamy, tak, zwiększamy na 156. Może szybciej. W raju. 156, 12. Dobrze jest. 156, 12 na MIMRA. No, trzeba tu się upewniać parę razy. Dobra. I przy okazji na drugi punkt też sobie poprawmy, tak? Bo tu mamy 179 teraz, tak? Więc też zwiększamy. To było 179 i 54. 179, 54 na punkt 2212. Dobra. I jeszcze dla samolot możemy zresetować wartość Z. Więc idziemy tutaj na Z-kę. I mamy na plusie, więc stawmy to w lewo na 0. Dobra. I możemy włączyć mu z powrotem nawigację. Po naszych punktach NVU. No i spoko, on tu sobie leci prawidłowo wszystko. I jeszcze dostroimy sobie tak urządzenia BGMK2. Czyli nasze też wskazania MRI, RMI. Tu już robimy tak, że przyciskamy ten przycisk wyrównania szybkiego. I RMI nam się troszkę obraca. Tu widzimy też na dole, że cyferki się obracają. Przy BGMK 2.1. I tarcza RMI troszeczkę powinna się obracać, chociaż to nie jest może zauważalne w tej chwili, bo to są już bardzo ułamkowe sprawy. No to jest troszeczkę trudno to zrobić, bo samolot też jest w locie i dobra. Stawmy też dla zapasowego, przytrzymajmy i drugi pilot. I te drugie BGMK2 też nam się zmienia.
powinno być mniej więcej to samo co dla BGMK 2.1. Numer pierwszy, więc no 38, 35, dobra. Powinno być. Dobrze, jesteśmy wyrównani. Tutaj właśnie troszkę zepsułem sobie tą trasę, więc nie jestem teraz pewny z dystansem, czy mam prawidłowy. Więc możliwe nawet, że trzeba będzie ręcznie zrobić wykręcanie na kolejny tutaj punkt. Widzimy też, że lecimy trochę krzywo. Może spróbujmy go wyrównać. No ciekawe, bo mi się odchyla jeszcze bardziej w prawo. Sprawdźmy jeszcze raz, czy mamy wszystko dobrze zrobione. Jeżeli chodzi o punkt Mimra, mamy mieć 164 kąt drogi. No właśnie, to nam się zmieniło. 164. Dobrze, dajmy tyle. Wyrównajmy jeszcze raz. O, teraz jest dobrze. Poprawia zeta na minus. Prawie o 9 km, także ok. No, muszę przyznać, że nie jest to łatwe operowanie na tych wszystkich ortodromach w tym samolocie, zwłaszcza jak robimy to wszystko sobie ręcznie. Łatwo się pomylić, łatwo się tu zmęczyć i popełnić jakiś błąd. Myślę, że następne loty będę wykonywał z wirtualnym nawigatorem, który wszystko zrobi za mnie łatwo i przyjemnie. Dobrze, jesteśmy prawie na Z0 i to by się zgadzało, także korekta zadziałała. Tak, jeszcze wykręca nam tutaj. Prędkość jest spoko. Trzymamy 10 tysięcy, ok. Paliwo, tak, paliwo schodzi, ale jest w miarę porówno, więc nie ma wycieku. Praca silników wygląda w porządku. Presuryzacja też dobra. Możemy sobie też sprawdzić nasz ground speed, jak damy sobie tutaj w prawo. No, mamy prawie 900 km prędkości względem Ziemi. A tu mamy namiar na naszego RSBN-a też i dystans do niego. Tak, to czy ja mam kanał 9? Chyba tak. Tak, jest kanał 9. Dobrze, czekamy na 80 km na top of descent. Chcę jeszcze się upewnić, że tu mam na środku, tu mam na dole. Ok, to jest na auto i ustawiliśmy sobie szerokość geograficzną lotniska docelowego. To już chyba koniec z ustawianiem NVU będzie. No, ewentualnie jeszcze punkt korekcyjny możemy ustawić do ostatniego punktu, jak już na niego wykręcimy. Możliwe, że będzie to potrzebne, żeby tutaj zrobić korektę. Zobaczymy, jak krzywo będziemy lecieć. Dobrze, teraz może jesteśmy
Już minęliśmy środek naszej tutaj, naszej odległości. Tak, tu mamy przyrząd siły G, w tej chwili 1, także bardzo ładnie. Po prostu grawitacja ziemska, ale tu mieliśmy maksymalne i minimalne tak wskazania, czyli byliśmy na 0 i 1,5 G. Ciekawe, czy 0 jest do przeżycia tak dla ludzi normalnych. Możemy to sobie zresetować. Dobra. Także chyba sobie przyspieszę czas. Albo jeszcze upewnijmy się, czy mamy dobrze ustawiony ten punkt kolejny na 2212. 179 na standby'u, 179,54. S, odległość 172,2. Tu jest punkt 172,2. Więc wygląda ok. Przyspieszymy czas, chociaż zaraz będziemy mieli 80. Dobra. Czas zniżenia można powiedzieć. Mamy prawie 80 km. Te kilometry szybciej schodzą niż tak, mile morskie, więc jaki mam tryb utrzymywania wysokości, więc ściągniemy przepustnicę nawet na 60 i pokręćmy teraz rolką w dół, żeby samolot wszedł w zniżanie. I tak 10 metrów na sekundę. Może być w porządku zniżaniem. Możemy sobie włączyć radar. Zobaczymy, czy tutaj coś wykryje, jakieś chmury. To są ciemne pokrętła. Dajmy standby terrain. Dajmy może weather. On tu się musi chyba rozgrzać, zanim zacznie działać. Trochę to potrwa. No, muszę jeszcze przypilnować, czy rzeczywiście ta odległość powinna być ok. Czy rzeczywiście zakręcimy jeszcze przed, czy może przestrzelę, bo tą odległość tutaj tak na oko ustawiałem po moim błędzie jakimś. Muszę ten błąd zweryfikować później. Przy montażu tego filmu może zobaczyć, co ja tam źle narobiłem. Dobrze, zniżamy sobie około 10 metrów na sekundę. Tutaj zastanawiam się, czy prędkość też poniżej 10 tysięcy stóp jest w Rosji też respektowana do 250 węzłów, czyli w naszym przypadku do 460, tam może z hakiem 62 km na godzinę. Ale możemy się, może spróbuję się tego też trzymać i zbijemy sobie tą prędkość do może 450 przy 10 tysiącach stóp. Dobrze, ja może na razie, skoro i tak tego pilnuję zakrętu, to wyłączę automatyczne zakręcanie, żeby on mi tego nie zrobił za późno albo za wcześnie. Sam to przypilnuję i może zobaczymy też,
jak wygląda właśnie takie ręczne wykręcanie. Ciągle w sumie lecę na korekcie. Może mógłbym już ją wyłączyć. Teraz tak, wysokość do jakiej jeszcze zniżamy, to zobaczmy sobie ten flight planner. Tutaj mamy no 1,5 km, można powiedzieć, tak? Tam jeszcze jest 85. To jest nasz punkt. Później musimy zniżyć do 8,35, żeby przechwycić tak glide slope'a. To jest oczywiście w metrach wszystko tutaj, bo mam jednostki w metrach. Jeżeli chcemy w stopach, możemy sobie włączyć w stopach. Dobrze, mamy 26. Zobaczmy, jak to wyglądamy. Pytanie, jak ta skala to oddaje. No, wygląda, że jest w miarę chyba prawidłowo. Ten dystans wprowadzony. Tak. Więc mogę mu dać, zakręcaj przy piątce. To sam sobie wykręci. Albo jednak pokażę wam, jak to zrobić ręcznie. Jak już tu jesteśmy, to dobra. Tak, będzie piątka, to tak, jest piątka, więc daję mu ręcznie tutaj zakręcaj. I wracamy z powrotem, no albo na off, albo wracamy sobie już na nastaw też automatyczny, na przykład na piątkę. I wykręca na nasz ostatni punkt, i to już jest nasz ostatni punkt na NVU. I będziemy przechwytywali ILS-a. Ja tu sobie jeszcze wprowadzę korektę na ten punkt względem RSBN-a. Tak, teraz lecimy na punkt 2212, więc to jest to, co mam zaznaczone. Czyli kąt, tutaj pilnujmy też zniżania, kąt 189, 180 i tutaj 9, osiem, dziewięć i 27. O, było coś 24. No dobra, damy 30. I SK. SM jak marker, tu jest marker. I SK idzie na minus 102. Czyli musimy troszkę tutaj iść w prawo, żeby zmniejszyć tą liczbę. O, było, 102 i dokładnie 3,3. Dajmy śrubkę i nie to zrobię. 103, no dobra. Śrubka z powrotem i wartość ZM. ZM mamy na plusie 66. To idziemy na plus. O, trzymaj się, trzymaj się. Sześćdziesiąt sześć i dokładnie 8. Dobrze jest i wygląda dobrze. I teraz jeszcze nasz RSBN ma kanał dalej 9, tak? Więc to jest ten sam RSBN. Więc jest kanał 9 ustawiony, ale widzimy, że to leci całkiem dobrze. Może nie trzeba będzie go korygować. Tutaj dystans do RSBN-a jest dosyć blisko, jest ten RSBN, więc sygnał będzie. No ale sprawdźmy jakąś korektę, czy zrobi. No leciutko odbił. Leciutko odbił w prawo. Ale możemy sobie przez chwilę polecieć na tej korekcie, żeby tak tutaj dobrze trafić na ten punkt i na przechwycenie ILS-a.
Dobrze, jak mam nasze zniżanie? Zniżanie idzie. Mamy radar pogodowy, ale za bardzo nic na nim nie widzimy. To możemy grida sobie przyciemnić albo rozjaśnić. Jest też terrain. Standby, weather, turbulencje. Dobrze, paliwo jest, nawet sporo, więc chyba tankowanie było prawidłowe. Dobrze, możemy zbić prędkość. Może podnieśmy go trochę teraz. Bo mamy 10 tysięcy stóp. Zbijemy prędkość do 450. O, aż do góry mi poleciał. No, przesadziłem. Ale dobrze, zbijemy prędkość. Mamy prawie 450. Dobrze, dajmy, trzymaj mi tą prędkość. I teraz regulujemy opadanie za pomocą przepustnicy. Tak, on teraz nurkuje, żeby taką prędkość rozwinąć. I wygląda to nawet dobrze. Mamy 10 metrów na sekundę zniżania. Dobrze, jesteśmy na poziomie chmur. W sumie to chyba nie oglądaliśmy tego samolotu z zewnątrz, jak on wygląda podczas przelotu. A wygląda bardzo zacnie. No, teren mam domyślny z Flightgeara. Nie pokusiłem się tutaj nawet o fotoscenerię. Dobrze, mamy 2400. Także wlecimy na wysokość 1,5 km. Chociaż dla mnie to jest podejrzanie za wysoko. A może jest dobrze, zaraz zobaczmy to jeszcze. Tak, bo tylko w odniesieniu do stóp. No 2700. No może i dobrze, troszkę jest wysoko, ale... No zobaczymy, jak tam przechwycenie rejsa będzie wyglądać. W sensie glide slope'a. Tak, dodam trochę przepustnicy, niech prędkość pionowa się podniesie. W sensie zmniejszy, może do 5 metrów na sekundę na razie. Bo już mamy 1,5 km, dajemy trzymaj mi taką wysokość. Teraz oczywiście musieliśmy dołożyć
dołożyć ciągu, żeby samolot nie zwolnił nam za bardzo. Dajmy na razie 80, może tak 5. A jednak za szybko. 80. Tak, staram się trzymać 400, tam 60. No ale za szybko jednak leci. No zejdę do 70 może procent na razie. Wstawimy sobie ciśnienie lokalne lotniska docelowego już. Tutaj, no, tutaj nie mamy metaru. No tak, właśnie Rostow nad Donem nie ma, nie ma metaru, więc może dajmy środowisko pogoda. Pokażę nam jakieś pobliskie lotnisko teraz i jego metar. Czyli 2997. No, niefortunne lotnisko sobie wybrałem chyba do tego lotu. Nie ma tam metaru. Squin Age, tak, 1015. URWW. URWW to jest metar z tego lotniska. Czemu nie z tego też nie ma? Albo z tego? Chyba jest bliżej, ale. Ale może tam też nie ma metaru. No ale dobrze, posłuszmy się tym lotniskiem. Ok. Także powoli się zbliżamy. Jeszcze troszkę mamy dystansu. Także chyba rzeczywiście ten Top of Descent troszkę za wcześnie był ustawiony. Można by było na przykład ustawić troszkę mniejszy dystans. Nie wiem, 240 może. Tu mamy 225 najmniej. To i tak byśmy byli w odnodze czwartej, ale 30 km przed punktem Mimra. Dobrze, ja tu lecę ciągle na korekcie, więc ładnie na w miarę trzyma ciągle. No jest lekko odchylony, ale to nie jest duży błąd. Dobrze, to okienko NView. Już nam nie będzie potrzebne, bo już dalej nie będziemy lecieli po NVU, tak? Przechwycimy sobie już tutaj, przechwycimy wora i polecimy tak na, znaczy na wora, lokalizera i przechwycimy lokalizerem. No, mamy duży angle of attack, bo lecę dosyć wolno, rzeczywiście. Dodajmy. Tak, tu mamy też wskaźnik angle of attack. Jak wejdzie na czerwone pole, no to będziemy mieli przyciągnięcie. Dodajmy sobie ciągu. Niestety sceneria tutaj zbyt piękna nie jest. Region specific, możemy to dać. Czy będzie lepiej? No też jest powtarzalna ta tekstura.
Mamy kontakt z ILS-em, bo już sobie wcześniej właśnie ustawiliśmy częstotliwość. No i teraz zaś się rozpędziłem za bardzo. Ale tutaj już na etapie lądowania, jak mówiłem wcześniej, możemy sobie ustawić autofrotl i właśnie to sobie teraz zrobimy. Czyli tak, włączamy zasilanie tego urządzenia. Uzbrajamy. Czekamy na dwie te zielone lampeczki, aż się zapalą. O, jest. Możemy zrobić też test. Działają. Teraz tak, tym przełącznikiem powodujemy, że ta rolka będzie nam działać. Tą rolką dostrajamy sobie prędkość. Wtedy sterujemy tą tutaj czerwoną wskazówką na prędkościomierzu. Ale jeszcze najpierw musimy sobie, tak, bo normalnie ta czerwona wskazówka jest tak powiązana z białą. Włączamy sobie tutaj tym przyciskiem autofrotl i już tutaj automatyczna przepustnica nam reaguje. Zmniejszmy sobie prędkość do 400, dajmy już sobie 400. Dajmy już sobie 400 i wysuniemy pierwsze klapy. Dobrze, tak wygląda nasza sytuacja. I wysuńmy klapy na 15. Światła lądowania były od 340 dopiero. Dobrze, zmniejszajmy prędkość dalej. Zmniejszajmy dalej. Dajmy te 350. Tak, przy 350 już możemy wysunąć nawet klapy na 28. Możemy zapalić światło lądowania. Teraz wysunąć właśnie. O, wysuwamy. I zapalamy do góry. Tak, potwierdził, że się wysunęły. Dobrze, wyłączmy ten radar pogodowy. Zmniejszmy prędkość do 300. Przełączmy się na ILS-a, lecimy na wprost. Przełączamy teraz te systemy. Włączamy się na ILS-a i utrzymuj teraz localizer. I samolot nam wykręca. Tak, mamy tutaj kurs na localizer. I zaraz zniżamy. Musimy szybko zniżyć do, tam było chyba 800. Tak, 800 metrów. Dobrze, jesteśmy prawie, tak, jesteśmy nad punktem, można powiedzieć, więc zniżajmy. Tutaj rolką wystarczy poruszać, wyłącza nam się tryb trzymania wysokości.
i zniżajmy sobie. Tak, zniżamy 10 metrów na sekundę. Glide slope'a jeszcze nie ma, tu nam mówi ta czerwona flaga, że nie ma glide slope'a. I chyba jeszcze ta. No jest glide slope, ale pod nami. No to niedobrze, coś niedobrze. Dobrze, wysuńmy klapy. Wysuńmy. Na 28. No właśnie, tak coś. Dobrze, kliknijmy przycisk glide slope, on po prostu zanurkuje do niego. To jest trochę, no nie teges, nie bardzo oczywiście, ale coś tutaj z tym ILS-em chyba jest nie tak, albo mieliśmy jednak złe wskazania w tym planie, żeby lecieć na takiej wysokości. Dobrze, jest pas. Wsuńmy podwozie. I jak wiemy tutaj ten przyrząd, to zobaczymy VREF 276 km. Możemy tyle sobie teraz ustawić. Coś takiego. I klapy. Kurczę, zawsze się mylę. Klapy na dół. No niestety ten ILS też jest krzywy i widzę, że no krzywo nas tu naprowadza. Pod kątem będziemy znowu. Co za. No niestety te ILS-y, wiele lotnisk ma krzywe ILS-y w Rosji. A, teraz tak, kolejna ważna rzecz. Oczywiście tutaj przed wysokością decyzji, o której już nie mam nastawionej, nastawmy ją sobie na 60 metrów. Musimy wyłączyć autopilota całkowicie, znaczy autopilota i autofrotyl, bo tutaj nie ma autolenta. Najlepiej to zrobić klawiszem Ctrl F, tak żeby nie musieć tutaj odwracać kamery i wyłączać stabilizator, wyłączać to, tylko ewentualnie tutaj możemy też wyłączyć autofrotyl tymi tak z trzech silników. Tak więc, żeby nie robić tego tutaj ręcznie, się nie rozglądać, to możemy to zrobić szybko klawiszem Ctrl F. I właśnie chyba minimum wysokości to jest 30 metrów, tak? Niżej już nie wolno lądować tutaj na autopilocie. Ja już sobie rozłączę może przy tych właśnie 60. Także kontynuujemy. Niestety krzywo. Mamy inner marker, nie, outer marker to powinien być. Czy on nas to dobrze naprowadzi? No chyba nas naprowadzi, tylko będziemy przekrzywieni. Ocenka. 80 metrów. Dobrze, mam 60 metrów, Ctrl F. Autopilot odłączony. Ściągam ciąg. Wyrównajmy się na pasie. 20 metrów. I do siebie. 10. 6 metrów. Do siebie, do siebie, do siebie. Oj, przeciążyłem. 1200. Dobra, siedzimy. 180.
160. I rewersy R. I hamulce. Hamujemy ręcznie klejszem B albo pedałami, jak mamy. I nam ładnie tutaj wyhamowuje. Dobrze. Gdzie mamy pas? Zaraz tutaj sobie zjedziemy. Schowajmy klapy. Dobra. No podejście na ILS-a nie było udane, bo tam właśnie byliśmy pod ścieżką, co nie powinno mieć miejsca, powinniśmy być, znaczy byliśmy nad ścieżką, a powinniśmy być pod ścieżką, dlatego musieliśmy dać nura za glide slopem, bo normalnie powinno być tak, że powinniśmy przeciąć tą ścieżkę i autopilot oczywiście sam powinien przejść wtedy w tryb tutaj glide slopa, nie? A no nie uświadczyliśmy tego niestety. No, wykręcaj, wykręcaj. Bardzo daleko pojechałem. Gdzie ten zakręt? Tak, za daleko po trawie jadę. Tak, także coś tu nie tak jest z tym ILS-em, albo z tymi wysokościami podawanymi w planie tutaj. Nie jest to dobrze dostosowane. Dobrze, teraz się znowu rozpędziłem. No i zaparkujmy gdzieś tu sobie. Tu powinny być chyba terminale, te budynki. Są oczywiście teraz budynki z OpenStreetMap. Niestety nie mam tu scenerii i też chyba żadnej nie znalazłem, która by to wszystko poprawiała. Więc po prostu sobie tutaj zaparkujemy. Światła lądowania mogliśmy też włączyć, znaczy nie lądowania, tylko taksi zamiast lądowania. No. No dobrze, jesteśmy tutaj zaparkowani, hamulec i hamulec postojowy, dobra. Także tak, wyłączmy sobie teraz nasz samolot. Możemy tutaj... No wiem, że mu tak ciężko skręcałem, bo skrętności kół sobie nie daliśmy na 63 stopnie. Ojej, dlatego tak się męczyłem z tym skręcaniem, dobra. Więc tak, po wylądowaniu powinniśmy dać skrętność kół na 63. I tutaj możemy wyłączyć już ogrzewanie i tego systemu TKS też. Włączmy sobie APU. Klapka gotowa, paliwo, o, włączyło się, jest ready, więc startujemy. Dobrze, zamykamy mapkę, bo już nam jest niepotrzebna. APU się rozkręca. Dobrze, przechodzimy z prądem na APU. Jest wskazanie w amperach, dobra. Włączmy też blida. Zgasła lampka gotowości rozruchu APU, dobra. I no, możemy pogasić silniki. Więc najpierw te pompy można wyłączyć. I gasimy silniki trzeci. Drugi, pierwszy, wyłączmy wskazania temperatury spalin, wyłączmy generatory z tych silników, wyłączmy resztę pomp i główne zawory paliwa.
skazania paliwa. No to mieliśmy ile? Mieliśmy jeszcze 5 ton paliwa, tak? Bo to jest razy 10, tak. Mieliśmy jeszcze, mamy jeszcze 5 ton paliwa nam zostało, dobra. Zgaśmy te wskazania. Selektory paliwa też. Wyłączmy blidy z silników. Co ciekawe, ciągle nam trzyma powietrze. Wyłączmy automatyczne utrzymywanie temperatury. Tutaj w pozycję środkową. I wyłączmy presuryzację. Powietrze zeszło, tu też w dół. OK. Tutaj wyłączamy hydraulikę. Chociaż może najpierw. No, podnieś. Chociaż może najpierw trzeba było boostery wyłączyć. Dobra, wyłączone. Światło beacon możemy wyłączyć. I możemy powiedzieć ludziom, że mogą wysiadać. No i dobra, możemy wyłączać resztę tutaj. Resztę tutaj systemów. No, korektę bym wcześniej też wyłączyć. Wyłączamy NView. Autopilot, tutaj te systemy wyłączamy i autopilota rozłączamy. I wyłączamy tutaj trzymywanie też przepustnicy. Rozbrajamy zasilanie wyłączone. Tutaj transponder możemy dać standby. Gdzie jest standby? Tutaj. OK. Stabilizator możemy dać na środek. I wyłączamy tutaj poszczególne systemy. Możemy w sumie jechać tutaj po kolei. System duplerowski też. Tutaj pewnie radia, tak, komy, RSBN-a, nawy. Tutaj sztuczny horyzont. Autopilot. Tutaj korekta sztucznego horyzontu i pozostałe systemy. Dobra, wyłączone. Tu jeszcze jeden system ciśnienia statycznego. Dobra. Możemy też dać na zero. Jeżeli chodzi o światła, tak, wyłączmy światła w pozycję neutralną. I światło lądowania schowajmy. Hydraulikę koła przedniego możemy też wyłączyć. Możemy to pozabezpieczać. Wyłączmy wiatraczek. OK, wyłącza się. Tak. Dobra. Coś tu jeszcze? Chyba będzie wszystko. No i tak, wyłączmy APU. Stop. Tak, jesteśmy na baterii teraz. Wyłączmy pompę APU. I przestawmy się na tutaj środek, pobieranie prądu z baterii w tej chwili. I co, możemy wyłączyć falowniki i wyłączamy baterię. No to jeszcze możemy zgasić światło w kokpicie i światła nawigacyjne. Możemy jeszcze dać podwozie oczywiście do neutralnej pozycji. Dobrze. Jesteśmy zaparkowani. Możemy dać jeszcze w maintenance tutaj klocki pod koła. No i tak wyglądał lot Tupolewem. Podsumowując, nawigator miał tutaj co robić. Jeżeli chcemy latać tak jak ja teraz, ustawiając to wszystko ręcznie, no to niestety łatwo pomyłkę. Jest dużo tutaj z tym pracy i w zasadzie człowiek się mało skupia na tutaj kontrolowaniu samolotu, a bardziej na tej nawigacji. Ale oczywiście jak to lubi, ja wam tu pokazałem, jak to właśnie zrobić ręcznie. Ale oczywiście pamiętajmy, że może to robić automat, włączając Virtual Navigator. I oczywiście załadowując sobie też wcześniej cały ten, tak, pierwszy punkt do tutaj urządzenia NView. Więc mamy wtedy no dużo, dużo prościej, dużo łatwiej z kontrolowaniem tych całych kursów ortodromicznych. No i tak samo, jeżeli chodzi o ILS-a, no to nie pokazałem prawidłowego podejścia ILS, gdzie powinniśmy być pod ścieżką,
No ale tutaj trzymałem się wysokości podawanych w planie lotu, które okazały się chyba błędne. A może ten ILS jest zepsuty, bo on tam rzeczywiście był też przekrzywiony, może też ta ścieżka schodzenia jest nieprawidłowa. No nie wiem, w każdym razie tak to tu wyglądało. Dobrze, także to tyle będzie. Także tyle będzie na ten odcinek i na razie na tu polewa. Może jeszcze wykonam jakiś lot całościowy, też by się może przydało, tak żeby już bez tłumaczenia tylko pokazać, co należy powłączać. No ale chciałem wam też pokazać, żebyście zrozumieli dokładnie, tak, dlatego to się rozwlekło aż na tyle odcinków. Dobrze, to tyle. Do następnego razu. Cześć wam.